Dzień dobry moi wierni widzowie, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Kargul, z kanału oczywiście Kargul85. Słuchajcie, pogramy sobie dzisiaj w XCOM-a. Sorki wielkie za ciszę na kanale, ale ostatnio nie sprzyjają mi warunki do tego, żebym nagrywał. Albo pracuję, albo mam coś do załatwienia, a jak mam wolny dzień, to albo nie ma internetu, albo nie ma prądu, bo coś grzebią cały czas, kurna. Nie wiem, kiedy skończą się te remonty na klatce schodowej cały czas. Wczoraj nie było prądu prawie cały dzień, także nie miałem nawet możliwości coś nagrać, a już miałem zamiar wczoraj nagrać coś. Słuchajcie, zachęcam was, no oczywiście tych, którzy dopiero trafili na mój kanał, żeby zasubskrybowali, dzwoneczek nacisnęli tam, żeby przypomnienia mu przychodzi, żeby wam przypomnienia przychodziły, jak coś się pojawia u mnie na kanale. Zostawcie jakiś komentarz, także fajnie by było, żebyśmy dobili do jakiejś takiej sumki, nie wiem, 1000 subskrypcji, byłbym bardzo zadowolony, więc jeżeli chcecie mi pomóc rozwinąć kanał, no to zróbcie tak jak mówię, jakiś komentarzyk, jakiś like, subskrypcja, wrzućcie gdzieś ten filmik do siebie tam na jakiś portal społecznościowy albo coś, pochwalcie się znajomym, może ktoś lubi też sobie popykać, albo popatrzeć, albo zobaczyć jakąś gierkę. Także jak możecie, to zróbcie to dla mnie, dobra? Ostatnio chwaliłem się tym, że gram sobie trochę w Gold Rusha. Mam nawet kod do demo gry na Steama, ale jakoś nie ma chętnych. Nikt nie chce, nikt się nie zgłosił. Widocznie nie oglądacie moich filmów, bo w dwóch filmach wspomniałem o tym, że mam kod, który można aktywować sobie na Steamie i pograć w demówkę tej gierki. Nie chcecie? No to nie, wasza strata, ja sobie pykam w Gold Rusha, a jak wy nie chcecie, no to nie będę nikogo zmuszał. Dobra, lecimy sobie w XCOM-a. Dawno nie grałem w tą gierkę, powiem szczerze, że wstyd trochę, bo jednak lubię XCOM-a, ale nie... Ostatnio nie po drodze mi było strasznie. Co my tu robimy? Za dzień będę miał ulepszoną apteczkę. Ona chyba będzie mogła więcej razy albo większą wartość ulepszać. Ciekawe, gdzie ja to mogę sobie sprawdzić. Odlewni to było? Ulepszona. Granaty, miotacz. Ulepszona apteczka. Dobra, ale... Ale nie ma jej tutaj w opcjach. Zastanawiam się, co robiła ta ulepszona apteczka, ale chyba miała więcej ładunków po prostu, albo więcej leczyła. Także na pewno mi się to przyda. Zlecenie od Azji. Azja coś chciała od nas. Broń ciężkie, działka plazmowe. Nagroda 1500. Jedno ciężkie działo plazmowe. Ja nie mam w magazynie. Dział techniczny. Czy ja mogę ciężkie działo plazmowe w ogóle zrobić? Ciężka plazma, to nie jest to przypadkiem. 219. Mam wszystko, ale nie mam kasy. I to bardzo dużo. Bardzo, bardzo źle jest. Jak to zrobić? Patrzcie, mogę im sprzedać za 219. Wydać 219, stracić te stopy i te inne pierdoły. Ale 1000 z kawałkiem zyskać, to by się opłacało mi. Tylko jak to zrobić? Szary rynek. Czy ja mogę coś tutaj... Zwłoki chudzielca. Jakby tak posprzedawał trochę. Okej. Co my tu mamy? Stopy metali obcych. O, tego mamy dużo. Tylko trochę boję się to sprzedawać. Na pewno zasilanie. Dobra, wezmę dwa zasilania. Niech będzie, trudno. Komputerek UFO, niech będzie. Kawałki broni, komora hibernacyjna. No, myślę, że dwie komory hibernacyjne mogę opierdzielić. Sugeruję złożyć podanie do dr Valen, ale nie liczyłbym na entuzjazm z jej strony. Ona nie będzie mi tu gadać. Dobra, zrobimy im i zarobimy kapuchę. Kapucha nam się przyda, naprawdę. Produkuj przedmioty. Teraz weźmiemy sobie ciężką plazmę. To chyba to jest. Miotasz, pancerz. Nie, to musi być na pewno ciężka plazma.
bo... A wiecie co? Na wszelki wypadek byłaby niezła gafa, jakbym zrobił coś, co oni nie potrzebują. Ciężkie działko plazmowe. Jedna ciężka plazma. Okej, okay, czyli jest, wszystko się zgadza. Budujemy, robimy ciężką plazmę. Gdzie jesteś, ciężka plazmo? Jest, jest. Słuchajcie, sorry, że tak żebram o te suby i nie wiadomo co, ale kwestia jest taka, że jak ma po prostu, jak więcej osób subskrybuje mój kanał, no to wtedy on jest bardziej tak jakby pozycjonowany na YouTubie i do większej ilości osób można dotrzeć. No wtedy jest fajnie, jak więcej osób ogląda, no bo jakbym miał sam tylko oglądać, robić odcinki i oglądać sam, to bez sensu, to bym po prostu zwinął kanał. Bo no jest to czasochłonne trochę i po prostu jak widzę, że ktoś to ogląda, ktoś udziela się, ktoś komentuje, ktoś coś mi doradza i w ogóle ogląda, no to z przyjemnością nagrywam kolejne odcinki, a jak widzę, że po 3 godzinach nagrywania, składania tego i wrzucania na YouTube'a mam 5 wyświetleń, to tak człowiek zaczyna się zastanawiać, czy jest sens w ogóle to robić. No, także jak coś, to sorki wielkie, ale mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Dobra, aha, bo ja mam tu jeszcze syta i przybysza. Ja jeszcze tego nie zrobiłem, ale mam nadzieję, że teraz mi się uda. Czemu? 3 ciężkie plazmy, ja to nie zauważyłem. To było w magazynie, ile mam. Cholera jasna. Zrobiłem 2, a potrzebuję jeszcze jedną. Aha, tak, to ja już widzę, że ja zrobiłem tą ciężką plazmę. No cie... Ale to normalnie przeczytałem. Co, pewnie mi teraz brakuje już jakiś... Nie, kasa tylko, kasa. Wszędzie jest kasa potrzebna. Dobra, spróbujmy tu... pożebrać trochę. Komputery, źródło zasilania. Trochę mało tego mam. Dobra, spróbujmy zrobić tak, że pozbędziemy się po jednej rzeczy z każdego. Ile tu mamy? 145, 150. Komora hibernacyjna, dobra. Stopy metali, tego nie chciałbym ruszać, cholera. Zwłoki chryzalida z 1, chudzielca też, 170, tam było 230, nie? Sektoida, szybowca, dobra, tu zejdziemy, tu też zejdziemy do 12, już zaczyna się nieźle robić. Wrak drona, to strasznie tanie. Stół operacyjny. Nie wiem, czy mi ten stół operacyjny. Może jeden zostawię sobie. Dobra. Jestem tu, żeby cię zabawiać. Może nie pamiętasz, ale trwa wojna. Trochę, powiem wam, że trochę mnie wkurzają czasami te ich gadki. Ciężka plazma. 2 sztuki. Produkuj następną. Pewnie. Ja kurde byłem przekonany. Byłem przekonany, że potrzebuję jedną, a tutaj widzicie. Ile to kosztowało? 219 razy 3 to jest jakieś 600. 600 z kawałkiem. Niecałe 700, nawet mniej. A powinniśmy zyskać tysiaczka, tak? 1500. No to jest nieźle, to praktycznie kurde drugie tyle. Pewnie. Zlecenie zrobiliśmy. I zobaczcie, ile mamy kapuchy. Fajnie, fajnie, mamy kapuchę. Teraz będzie można buduj instalację. Zobaczcie, co ja tu w ogóle mam. Warsztat, odlewnia, cela dla obcych mam, ale jeszcze nie złapałem obcego. I tu jest właśnie cholerna sprawa związana z tym, że nie mam. Nie mam, kurna, generator zasilania. Generator, o. 30 mocy wytwarza. Chyba sobie rozpocznę tą budowę. Tylko pytanie, gdzie ja chcę go. Tu jest generator termiczny. Para. Tu jest para i tu jest para. Dobra, to tu zrobimy. Postawię sobie ten generator, bo mi moc niedługo się skończy. Widzę, że nie za dużo mi zostało. Niech robi, dopóki mam kapuchę. A ja teraz
Zajrzę do koszar. Dzisiejszy odcinek taki, wiecie, ja muszę sobie przypomnieć, co tu się nie działo i... O, ten ma jakiś awansik zdolności. Strzał w głowę. Mamy snajpera, fajnie. Widok drużynowy. Pole widzenia. Ja myślę, że to jest zarąbiste. W ogóle to czemu on tak dużo ma? Chyba, że to jest koleś, co go uratowaliśmy. Jest taka szansa. Cholernie dobry teren. Daje plus 10 do celności, do obrony przeciwko wrogom znajdującym się niżej. A to... Zrobimy tak. Strzał nieszkodliwiający, który szkodzi broń. A to jest... wolę to. Likwiduje karę do celności strzałów reakcji. A to jest 10 do celności przeciwko celom mającym mniej niż 50% zdrowia. To jest ciekawe, spróbujemy. Bo czasami jest tak, że po prostu biorę go w tryb takiego warty i jak ktoś przebiega na to, żeby miał większą szansę na to, że go sieknie. Dobra, dobra, słuchajcie. Mamy tu swoich, tu oczywiście ranni są jeszcze, nic na to nie poradzę. Lecimy. Ulepszona apteczka. Dobra. W dziale technicznym odlewni można by się zająć. Ja tutaj miałem coś ciekawego. Oszczędność amunicji, to jest ciekawe. Pancerz Mutona posiada serwomotory działające jak automatyczne ładownice broni, dzięki czemu mogą przenosić większy zapas amunicji bez konieczności zatrzymywania się w celu jej uzupełnienia. Moglibyśmy wykorzystać te rozwiązania w naszym uzbrojeniu. Może dałoby to więcej w tych egzoszkieletach amunicji? Spróbuję. Zobaczymy jak to zadziała. Dopilnuję, by produkcja niezwłocznie ruszyła. Skontaktuję się z tobą, gdy tylko coś się pojawi. Dobra. Dobra, nie ma problemu. A to co jest? Brak aktywnych po... myśliwiec, czego mi brakuje? Kawałków broni mam za mało. Pistolet plazmowy. Dobra, no. Myślę, że możemy zająć się pistoletem. Coś niech robią. Już. Nowe badanie. Możemy produkować nasze własne pistolety plazmowe, a ponadto nasi żołnierze mogą teraz używać wszystkich, które znajdą na polu walki. Ulepszony pistolet 3. Ale mamy tego. Strzelba kompozytowa. Brakuje mi nam kawałków broni, więc na razie musimy sobie to odpuścić. Wykryto kontakt. Mamy kontakt z UFO. Rozmiar średni, niezidentyfikowany. Co my mamy? Mamy kruka, pociski Avalanche albo z działkiem Feniks. Niech leci z działem Feniks. No trudno, może uda się zestrzelić dziada. O, duże to. To jest chyba jakiś duży statek. A ja nie mam tu... Zbliżam się do przeciwnika. Cholera. Zestrzelił UFO, ale normalnie ledwo co. Dobra, mamy jakiś... mamy jakiś statek, trzeba będzie tam wysłać. Lecimy na misję. Co my tu mamy? Okej, okay. Dobra, zrobimy to tak jak zwykle. Ja muszę sobie najpierw usunąć ich. Tam będę miał lepszą możliwość zobaczenia, kto mi wrócił, a kto nie. Aha. Mamy tak, grenadiera. Ten grenadier jest spoko. Już trochę z misji przeszedł. Widzę, że wyposażenie takie sobie, kurna. Coś nie za bardzo zadziałczyło. Tu też mamy grenadierka. A ten jest na misji już, dobra. Szturmowiec... No dobra, to bierzemy ich. Muszę w ogóle zobaczyć, dlaczego takie
badziewne mam uzbrojenie niektórych. I sniper. Bo ten... Tu mamy snajperka, dobra. No okej. Okay. Karabin snajperski, to chociaż laserowy dajcie mu. Dobra. Pytanko. Muszę się zastanowić, jak to ogarnąć. Mamy tu żołnierza wsparcia ze scope'em. Tu dwóch grenadierów, a ten grenadier też... Ten tylko w 6 misjach brał udział. Celność 79. Reanimacja, to jest żołnierz wsparcia, dobra. Czaję. Ten biega w zwykłej, nieładnie, bardzo nieładnie. Myślę, że tak nie może być. Chyba na razie zrobimy tak, że masz plazmówkę. Bo on tu... Mam plazmowy? Nie mam plazmowego. Dobra. Trzeba to chyba szybko przerobić. Bo ty masz laserówkę. Bo jednak ten koleś to jest mój... już bardzo długo, od początku jest ze mną. Czemu on... Czekajcie, coś popierdaczyłem. Czy to jest snajper? Ja sprzedałem, kurde, jego ten. Ja cię, ale narobiłem problemu sobie. Wiecie co, muszę szybko wracać. Narobiłem sobie niezłej kichy. Ciężka plazma, produkuj. Sprzedałem plazmę, która była przygotowana dla niego, czaicie? Niezły jestem, naprawdę. Dobra. Wyposażenie. Tak, ciężka plazma. On będzie biegał z ciężką plazmą. W tym... Scope'a, czy on potrzebuje? No teoretycznie potrzebuje, bo tą celność nie ma jakoś bardzo rozbudowaną. Wyrzutnia rakiet, okej. Okay. Następna babka. Ona jest szturmowcem. Szturmowiec też potrzebuje... mieć dobre wyposażenie, więc karabinek plazmowy, a nie laserówkę, tak. Pistolet na razie normalny, ze scope'em będzie biegać, żeby miała 90% celności. Dobra, myślę, że spoko. To jest koleś snajper i to jest ten nowy mój snajper. On na razie będzie, damy mu scope'a, żeby miał dużą celność. To jest żołnierz wsparcia. On ma z apteczkami będzie biegał. Mam karabinek plazmowy dla ciebie, jakbyś potrzebował. I drugi żołnierz wsparcia. Ten będzie nam próbował złapać kogoś. Niestety nie mam plazmowego dla niego. Zastanawiam się, czy ty nie potrzebujesz. Ile byś miał wtedy? 70? Aha, plus 6, plus 4. Dobra, spróbujemy tak. Tylko jeszcze jedną rzecz zrobimy. No widzicie, tutaj konkretne są przymiarki. Karabin plazmowy, to potrzebuję. A czemu mi to pokazuje, jak ja to widziałem już? Okej, no. Ła. Ładny. Nie wiem, uwierzcie mi, nie mam pojęcia, czemu pokazuje mi ten filmik, jak w sumie już korzystałem z plazmowy. Dobra, to mogę mu teraz dać plazmóweczkę, masz. To jest plazmóweczka, bardzo dobre ma obrażenia. Dobra, jest nieźle. Chyba możemy ruszać na misję. Sporo przygotowań było. Wrak UFO, wyślij. Dobra, teoretycznie mamy tak. Mamy dwóch grenadierów. Nie, jednego grenadiera, sorry wielkie. Szturmowiec. Dwóch snajperów i dwóch żołnierzy wsparcia. Mam nadzieję, że przetrwa. Będzie zabawnie na pewno.
Dobra, się napiję z wrażenia. Nie wiem, co mnie tam czeka. To duży był statek. Ostatnio nieźle bęski dostawałem Wixcoma. Lądujemy. Więc... Tym razem przeprowadzimy operację w Kanadzie. Kanada. Zdaje się, że obcy rozbili się na rzadko zaludnionym terenie. Mam nadzieję, że jeśli w pobliżu są jacyś cywile, będą trzymać się z daleka. No mam nadzieję, że nie, nikt mi nie podejdzie pod lufę. I jest, na miejscu, wylądował. Centrala tu wielkie niebo. Brak nieprzyjacielskich kontaktów po drodze do miejsca katastrofy. Uderzeniowy 1 gotowy do zabezpieczenia okrętu. Rozumiem, wielkie niebo. Uderzeniowy 1 może podjąć próbę wejścia. Dobra, pytanko jest takie, nie? W którą stronę, panowie? Panowie, w którą stronę? Tu jest coś. Się zastanawiam. Aha. Ta plansza. No ciekawe, gdzie on jest tu. Pewnie tu gdzieś. Nie, jak się rozglądam, bo chciałem wyczaić, w którą stronę trzeba będzie się poruszać. Ale to nie będzie takie proste. Dobra, tu mamy sznajpera. Sznajper sobie... Sznajperzy lubią wybierać takie miejsca, gdzie wiecie... Dobra ta jest. Dobra widoczność. Dobra, spróbujmy... Postawimy jednego sznajpera tu. Tu się coś rozpada. Chyba to w tą stronę gdzieś będzie, wiecie? Tak mi się wydaje. Dobra, to jest... koleś. Wsparciuwa normalnie. Żołnierz wsparcia, nie do zdarcia, jak to mówią. Pytanko. Dobra, może ty zapierdzielaj tu. Trzeba się rozejrzeć. Czy nam ktoś tutaj nie będzie próbował? Szturmowiec, gumowiec. Zapierdzielaj. Na razie cisza i spokój. Dobra. Następny. Ja myślę, że nie ma się co wychylać. Nie mamy tutaj ograniczonej kucnięcie. Cześć, niech będzie sobie warte. Nie mamy ograniczonej tutaj ilości ruchów, także może nie szalejmy zbytnio. Żeby kurna się później nie okazało, że właśnie narobię sobie jakichś problemów. Teoretycznie nie ma tu w ogóle ich. Dobra, spróbujemy tu podbiec. Już widzę statek. Mamy jednego snajpera tu. Ten niestety tu mi się nie ustawi. Dobra, niech pójdzie tu. Zobaczymy, czy coś widzi. Nic nie widzi. O, coś tam się... Dobra, jeżeli tu mamy... Muszę zobaczyć, jak to wygląda. Tu jest jedno wielkie wejście do tego statku. Wypadałoby, żeby... Na przykład taki sznajper mój był gdzieś w takim fajnym miejscu. Co by... O, myślę, że tu jest całkiem dobre miejsce na sznajpera. Schowany za drzewem. Ten nasz tu drugi. Nie no, myślę, że tu to jest przegięcie, żeby w tą stronę. Ale różnie to bywa. Może jednak faktycznie się przebiegnę. Dobra, na sprincie. Cisza i spokój, to podejrzane jest bardzo. Dobra, zapierdzielamy. Murej. Ciśnij, ciśnij, ciśnij. Poszedł. Podejdziemy sobie na spokojnie. Ten ma co? Na razie nie wiem, czy jest sens tu podłazić. Na razie zrobimy tak. Ustawię sobie na razie tych ludków, co mam.
Tak średnio powiem wam, nie ma za bardzo się za czym on schować. A potrzebuje gdzieś tutaj snajpera. Dobra, postawimy go za tym, najpierw będę spierdzielał. Dobra, zobaczymy czy któryś się ujawi. O! Coś w środku jest. O, coś się pojawiło. Okej. Tu jest nasz koleś. Ty jesteś za pełną zasłoną, dobra. Mamy dwóch dziubów. Tyle samo w sumie, dobra. Ale ty jeszcze masz możliwość strzelania do nich. 78. Dobra, to spróbuj najpierw jednym się zająć. Dobra, jednego nie ma. Myślę, że 9 krytycznych, pięknie. Aż nie trafiłeś! No nie! No nie właśnie, kurna, no właśnie nie. Tak zwane no nie trafił. Dobra. Się zastanawiam. Nie, no to będzie na sprincie. Nie wiem, czy ona stąd będzie w stanie go skubnąć. Nie, nie będzie w stanie, no trudno. Dobra, ty jesteś w szparciuwa. Na sprincie? Nie, no pobiegnij tu. Na razie sobie poczekamy. No to teraz szturmowiec mój już musi iść do boju. Nie ma co się tu... Oczywiście powolutku. Jakby kogoś zobaczył, to niech sieka. Postawimy sobie snajpera mojego. On niestety musi poczekać. Dobra. Zobaczmy co zrobi. Będzie strzelał? Rzuci granatę? Co zrobi? Wycofują się! Do ataku! Spierdzielił. Podejrzanie zwiał. No właśnie, jest to w pewien sposób podejrzane, co on zrobił. O, tu jest całkiem niezła miejscuwa. Myślę, że mogę jeszcze raz spróbować. Jest! Próg zlikwidowany. Jest, kipnął. I bardzo dobrze. Ej, słyszeliście coś? Co słyszałem? No może coś słyszałem, kurna. Różne dziwne odgłosy tu się wydają. Na sprincie aż tyle, przebiec. Dobra, zrobimy tak. Ty se podejdź. Okej, ty zostajesz oczywiście, jakby coś wylazło. To jest mój snajper. Snajpera przestawię tam, sam podejdę tu. A tym nie przejdę teraz. No właśnie. Dobra, ale powiedzmy, że może tam nie będzie już nikogo. Przeładowywać nie potrzebuję. Dobra. Ją teraz trzeba szybko przestawić. Zapierdzielaj. Okej. Jak to wygląda w środku? Tu jest wejście. Dobra, wbijaj się. Odsłonimy to trochę. Wow! Wow! Jedziesz ich! Dajesz malina! No pudło? Ja widziałem, że trafiłeś. No nie, panie. O! Snajper! Trafi? Na skrzydle! No, chwila. Ale pieprznął mu. 10. Nie było co zbierać. Ale to nie wszyscy. Jeszcze ktoś powinien próbować. Okej, dobra. To jest mój snajper. On spokojnie by mu dał radę. Ogólnie to mam pojmać obcego. Ten ma trochę punktów. Jakbym mu tak
zastanówmy się, który to może leczy rany. To jest ten koleś. Muszę sobie przypomnieć, który to może. To ten może, tak? Ty możesz. Granat dymny. Nie. Rakietka też nie. Przeładowanie. To co, ja nie wziąłem tamtego, co ma scope'a? Niemożliwe. Ten może rzucać granat dymny. Cel unieszkodliwiający, przeładowanie. Wyleczenie ran. No, dajcie spokój, chyba nie zabrałem tego kolesia, co... Albo mu zabrałem to, co miał tego scope'a. Fuck. No dobra, jedziesz go i tyle. Myślę, że... Ła, 12 krytycznego. Okej, dobra. Jest nieźle, można nawet powiedzieć. Można nawet zasugerować. No właśnie, bo ten ma tylko leczenie, cholera jasna. Można powiedzieć, że całkiem nieźle mi to na razie wyszło. Dobra, na sprincie. Na razie pobiegnij tu, bo nie ma się chyba co tutaj wciskać. Aha. I oni stąd wyleźli, dobra. To podejdziemy sobie tu. Okej. Jak coś będziesz warte miał. Myślę, że spokojnie tym mogę próbować tu podbiec. Okej. Tu mamy kolejnego, mojego snajpera. Nie wiem, czy właśnie snajper nie będzie tu mi potrzebny, także biegnij. Chyba będziemy włazić do środka i to tak wiecie. Jednego zostawię snajpera. Na wszelki wypadek jakby... No właśnie, jakby trzeba było mu... strzelić. Nie trafił. Cel nadal stoi. Nieładnie. Ach. O cholera. Nieładnie, niemiło to wygląda. No ale dobra, zrobimy tak. Chyba nie zauważyli. Tego mojego chyba nie zauważyli w ogóle. Więc myślę, że... Siekaj go. Bardzo ładnie. Okej, okay, dobra. Pytanko teraz. Ten mój snajper może 66%. Im bliżej, tym gorzej. No dobra, ale próbuj go, no bo kurna za trochę za blisko są. Brawo! Brawo, to było piękne. Dobra, widzę, że muszę interweniować w tej sprawie. Interweniowałem. Myślę, że można. Nie każdy próbuje go zabić. Jak na wszelki wypadek. Dobra. Co ich tylu, kurna, tu? Dobra, spróbujemy sobie tą babką. No właśnie, pytanko jest, co tu zrobić? Ja myślę, że na razie ona niech się schowa tu. No myślę, że jeszcze poczekam chwilę, bo kurde, wyłażą tu nie wiadomo skąd. Ale na razie cisza i spokój już, widzę. Więc można tu próbować coś zagadać do nich. Dobra. To jest mój koleś. Dobra, myślę, że to trzeba rozwiązać tak. Podejdziemy sobie nią tu. Żebym mógł zobaczyć, co tam jest. Aha, jakiś mostek. Mostek. Okej. Nie ma nic, więc teraz tym... Ha.
Pytanko, czy to jest... No właśnie, żebym tu się nie zrobił w jajo. Aha, bo to jest to miejsce. Dobra, pobiegnij. Na razie cisza i spokój. To mnie trochę, powiem szczerze, niepokoi. Dobra, idź. Idź, snajper. Ty na razie... w sumie to ty sobie przeładuj. I ciebie jeszcze bym przestawił. Zapierdzielaj i to szybko. Dobra. Ona ma dużo punktów życia. I powiem szczerze, że nie bardzo wiem, co zrobić z tymi punktami, znaczy punktów życia, punktów ruchu. Bo kurna, nie wiem, czy tu ktoś jest, czy nie. Dobra, spróbujmy zrobić tak. Przeładuj. Broń przeładowana. Okej, okay, zobaczymy, co się będzie teraz działo. Cisza na razie. Podejrzanie cicho. Podejrzanie cicho. Jest tu coś. No nic nie ma. Jedyne co, to będzie mogła podejść tu i otworzyć kolejne drzwi. Ale tu nie ma... O! Chyba już... nie jesteśmy tu sami. No pewnie nie. Najprawdopodobniej, kurna, uwierz mi, że nie jesteśmy tu sami. Dobra. Wydawało mi się, że ten ma skołpa. Kurna... Nie wiem, jak to się stało, uwierzcie mi. Ale niezła... Niezła kiszka jest. Dobra. Myślę, że on może tu pobiec. Biegnij. Ja sobie podejdę tu. Przygotowujemy się powolutku do akcji. Myślę, że ty sobie stań tu. Jak coś będziesz do nich strzelał, przeładuj. Mogę sypać dalej. No syp, syp, koleś. Okej. Muszę się tu przygotować. Czy tu bokiem mogą mi przyjść? Czy to jest zepsute? Tak, tu jest jakaś wyrwa. Nie wiem, czy niedobrze by było... Aha. Dobra, to postawię go tu. A ty pójdziesz razem z nimi. Jak da radę. Nie za bardzo. Nie za bardzo jest, jak tam wejść. Dobra, postawię na razie tu. I okej. I czekajmy. I cisza. Dobra, na razie tego nie ruszam. Pytanko. Który co będzie robił? Otwórz. Wróg w polu widzenia. O, mamy tego. Mamy tego elektrycznego. Zmieniliśmy się ta kurwa. Patrz, jaki wredniak. To na sprincie. On tylko 3 życia ma. No właśnie. Okej. Wypłoszenie? Nie. Strzelanie w biegu. Bo tu na... Czekajcie, czy jestem w stanie tam najpierw dobiec na sprincie? Aż tyle na sprincie jestem w stanie. No i bardzo pięknie, strzelanie w biegu. Ruchy! Pewnie. Papa! Nie mamy czasu do stracenia, dowódco. Musimy złapać jednego z tych dziwnych obcych. Wiemy już, że zabijając ich, niczego nie zyskujemy. Zrobiłbym kolejne to, ale zwycięstwo. Zapomniałem...
zapomniałem kolesia, który mógłby je łapać. Muszę zobaczyć w koszarach, co się tam wydarzyło. Co tu się odwaliło w ogóle? Nie miał... Żaden nie miał scope'a, czyli tego do ogłuszania. Jakim cudem? Drużyna nie poniosła żadnych strat. To nie lada wyczyn. Dobra, mamy porusznika. Bardzo fajnie. Gęsty dym. Granaty dymne zawierają też silne stymulanty dające plus 20 do woli, plus 10 do szansy trafienia krytycznego. Aha. Do woli, do szansy, do obrony. Dobra, myślę, że wezmę sobie to. Jeszcze jeden. Mamy kolejnego snajpera. Nie mają kary. Dowolnego sojusznika, w to sobie pojedziemy. Będzie kolejny koleś. Dobra, dobra, muszę zobaczyć sporo rzeczy fajnych. Udało nam się. Stopy metali obcy, komputery, źródła i inne takie. Myślę, że nam się udała misja, powiem wam. Pytanie tylko, dlaczego nie udało nam się nikogo zabrać ze sobą. Co on tu na wyposażeniu ma? Bo to nie jest ten koleś. Znaczy scope'a. Co ja mówię o scope'ie? Ja mówię o tym... wiecie, o czym mówię. O, nie ma. Faktycznie, kurna. Nie dałem temu kolesiowi. Dobra, zaczynamy od początku. To jest jeden z moich. To on nie może mieć tego. Szturmowiec. Błyskawiczny refleks. Wypłoszenie. Spec walce. Żołnierz wsparcia. To on ma reanimację. Drugi snajper. Ten żołnierz wsparcia. I on powinien mieć. A on dostał miotacz łukowy, powinieneś mieć, koleś. O, jeden żołnierz wsparcia będzie od leczenia nas, a drugi żołnierz wsparcia powinien być z łukowym. Bo co mamy jeszcze? Snajpera. Chyba, że grenadier. A ten jeszcze jest ranny. No jedną misję brał tylko udział. Dobra, i tak to wygląda. Tylko pytanie jest... zdolności. Trafienie krytyczne. Błyskawiczny refleks. Bo to ogólnie... Ogólnie właśnie, nie wiem, czy nie szturmowiec powinien mieć, a nie wsparciowiec. Tu mamy... Muszę zobaczyć. Mamy jednego grenadiera, to on na pewno nie. Albo ta babka. Albo ta babka mogłaby mieć. To jest wsparciowiec. Snajper, żołnierz wsparcia. I kolejny snajper nam się. No właśnie, zastanawiam się, czy nie ona powinna. Może ona powinna mieć, zamiast tego, bo ten żołnierz wsparcia, nie wiem, czy sobie poradzi z tym. Wola, celność, kapral. No powiem wam, że może być to problematyczne. Dobra, na razie zostawię jak jest. Jeżeli nie, to przełożę tej babce tego, ten miotacz łukowy. Słuchajcie, tyle będzie w tym odcinku. Dzięki wielkie za czas spędzony ze mną. Ja dzisiaj wrzucę sobie to na YouTubacza. Także jak coś, no to zasubskrybujcie, zalajkujcie, skomentujcie. Miłego oglądania wam życzę. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku, który pojawi się, no mam nadzieję, że niedługo. Trzymajcie się, na razie, hej!